Dzień dobry, dzień dobry, kochane. Witam Was w 74. już czwartych komentarzach i dzisiaj porozmawiamy sobie ponownie o retinolu. Dlaczego? Po ostatnim filmie o retinolu, retinalu i bakuchiolu pojawiło Wam się jeszcze troszeczkę wątpliwości, więc dzisiaj tematem przewodnim będzie retinol a kwasy, czyli jak połączyć w jednym schemacie pielęgnacyjnym retinol z kwasami, jak dokładnie zbudować taki schemat. Ponadto wyjaśnię Wam, jak łączyć różnego rodzaju substancje aktywne, jak chociażby witaminę C i wąkrotę azjatycką właśnie w jednym schemacie pielęgnacyjnym. Porozmawiamy też o nietolerancjach pokarmowych oraz o łączeniu retinolu z bakuchiolem, co też ciekawe, tego rodzaju pytanie się pojawiło. Zanim rozpocznę od tematu przewodniego i przejdę do Waszych pytań, przypominam, że zauważcie, dzisiaj mamy niedzielę i tak właśnie już teraz Wasze komentarze będą ukazywały się co drugą niedzielę, natomiast tematyczne filmy w każdą sobotę, czyli taka mała zmiana, ale to warto dla Was, żebyście o tym pamiętały. Przechodzimy do tematu przewodniego, którym będzie retinol a kwasy. Kilka z Was zadało mi pytanie w takim razie, jak zbudować taki schemat pielęgnacyjny. Może gdzieś zostało coś niezrozumiałe, niezrozumiane. Chodzi o to, że powiedziałam Wam w retinolu, retinalu i bakuchiolu wiosną, w momencie gdy zmieniamy preparat, nawet jeżeli on jest w takim samym stężeniu, bądź przechodzimy na nieco wyższe stężenie, to jest jeszcze ostatni moment, kiedy można się o to pokusić, to wtedy budujemy tolerancję od nowa. I to jest niezaprzeczalne. Natomiast tutaj zaczęłyście mieć wątpliwości, bo powiedziałam o tym, żeby nie wdrażać w tym samym momencie peelingu kwasowego. No i właśnie, rozumiem, że miałyście zbudowaną tolerancję wcześniej. Tylko teraz sprawa miewa się następująco. Jeżeli zmieniacie preparat, na taki, takie samo stężenie, bądź zmieniacie preparat na wyższe stężenie, to nigdy nie wiadomo, jak ta skóra zareaguje. Dlatego bezpieczniej jest odłożyć peeling kwasowy na cały miesiąc i dopiero po miesiącu go wdrożyć. Chodzi o to, żebyście widziały, na co ta skóra reaguje, bo jeżeli nadal będziecie prowadziły taki schemat pielęgnacyjny, który był wcześniej, czyli zawsze w każdą środę wykonujemy peeling kwasowy i wdrażacie nowy retinol, to jest duże prawdopodobieństwo, że nagle ta skóra zareaguje podrażnieniem. To nigdy nie jest dla niej obojętne. Kwasy to już jest takie naprawdę porządne uzupełnienie schematu. Więc nie możemy cały czas prowadzić kwasów, a jednocześnie wdrażać nowy preparat. W tym momencie na dobrą sprawę łatwiej byłoby pozostać już przy tym preparacie, na którym macie zbudowaną tolerancję i go kontynuować. Po prostu. Jeżeli nie chcecie mieć jakichkolwiek przerw w przypadku stosowania kwasów. Natomiast od razu mówię, jeżeli właśnie chcecie jakiejś zmiany, to nie obawiajcie się, że w momencie odłożenia peelingu kwasowego, ojej, momentalnie będzie gorzej, że spadnie kondycja skóry. Nie, dziewczyny, to jest działanie długofalowe. Tu nie należy się obawiać, że coś odłożę w pielęgnacji, o rany, to od razu będzie strasznie i tak dalej. Nie, trzeba myśleć właśnie tak długodystansowo. Ze skórą to nie jest tak, że po prostu jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki sobie wszystko momentalnie zmieniamy i wszystko jest cacy. Skóra potrafi nas tak zaskoczyć, ona się zmienia tak dynamicznie, że nagle przy jakichś drobnych nawet zmianach, w tym wypadku tak na dobrą sprawę niedrobnych, bo wprowadzamy nowy preparat z retinolem czy retinalem, a jak wiecie, on potrafi być przebiegły. Tu też niejednokrotnie któreś z Was pisały mi, że na przykład przechodziły na retinal, który powinien być delikatniejszy, i się okazywało, że nagle jest duże podrażnienie, złuszczanie skóry. Więc zobaczcie, teoria jedno, a praktyka drugie. Dlatego zrobiłam tu z taką dużą ostrożnością. Jeżeli zmieniacie preparat, to odstawcie sobie na te 4 tygodnie ten peeling kwasowy. Ja wiem, to są, wydawałoby się, no aż 4 użycia. Ale w skali rocznej to jest tylko. I wiem, że w tym momencie może się wydawać to problematyczne, jak będziemy tak patrzyły cyklicznie, że jeżeli zmieniamy dany preparat, to za każdym razem musimy ten peeling odstawiać, no bo wtedy rzeczywiście robi się nam gdzieś ten odstęp czasowy. Ale wierzcie mi, że jeżeli nauczycie się obserwować swoją skórę i zauważycie, na co ona konkretnie reaguje, to będzie później Wam łatwiej wdrażać też nowe rzeczy. I zdecydowanie tutaj naprawdę jest lepiej dmuchać na zimno, postąpić z taką ostrożnością.
Bo oczywiście możemy założyć sobie w ten sposób, że zostajemy przy takim samym schemacie pielęgnacyjnym, łącznie z kwasami, ze wszystkim, tylko tyle, że wdrażamy nowy preparat z retinolem. Tylko teraz zauważcie, jeżeli skóra zareaguje na ten retinol intensywnie, nastąpi właśnie podrażnienie, złuszczanie, coś, czego w ogóle nie przewidziałyście, no bo przecież w takim samym stężeniu, albo co więcej, sięgnęłyście po retinal. No to i tak czy siak wtedy należy przy takim podrażnieniu czy złuszczaniu i tak odstawić te kwasy. Czyli dochodzimy do tego samego punktu wyjścia. Dlatego tak jak mówię, nawet przy tych mało wrażliwych skórach, naprawdę dziewczyny, nie ma co kusić losu, lepiej powolutku sobie budować po prostu tę tolerancję. Prawda też jest taka, że oczywiście warto zmieniać stężenia, ale też nie musimy dochodzić do niesamowicie wysokich stężeń, bo tu też takie pytania się pojawiały. To nie jest tak, że im wyższe stężenie, tym coraz lepsze działanie retinolu. Tu znowu jest sprawa indywidualna, bo jeżeli mamy skórę, która intensywnie zareaguje na to wyższe stężenie retinolu i będzie duże złuszczanie, podrażnienie, to nie jest tak, że jak nawet zbudujemy tolerancję, to później to wyższe stężenie będzie lepiej działało. Tu chodzi o to, że te wyższe stężenia są zaproponowane dla tych skór, takich opornych, grubych, z dużą pracą gruczołów łojowych. Nie trzeba sięgać po bardzo wysokie stężenia, żeby osiągnąć oczekiwane efekty. Skóry wrażliwe, suche, cienkie w swojej strukturze zawsze będą lepiej tolerowały mniejsze stężenia i lepiej jest stosować częściej mniejsze stężenie, niż ja raz na jakiś czas takie duże, z takiego wysokiego C, żeby tam dokopać tej skórze. No nie, bo jeżeli powstaje złuszczanie, podrażnienie, to w tym momencie trzeba wyprowadzać na prostą płaszcz hydrolipidowy. I wtedy znowu jest budowanie od początku. Czyli dziewczyny kochane, zastosujcie się do tych moich rad, które tutaj Wam opowiedziałam, o których Wam wspominałam w retinolu, retinalu i bakuchiolu, a wszystko będzie dobrze. To też jest świadome działanie właśnie w kwestii wiosny, bo gdyby coś takiego Wam się zadziało jesienią czy zimą, to jeszcze pół biedy, że ta skóra tam gdzieś delikatnie się podrażni, no mamy jeszcze czas na jej wyprowadzenie. Ale jeżeli wywołacie takie podrażnienie tuż przed latem, to będzie po pierwsze bardzo trudno Wam kontynuować retinol latem, a ja już myślę długofalowo, co będzie za chwilę się działo i wręcz będzie obowiązek przerwania stosowania retinolu na lato, żeby broń Boże ta skóra nie była podrażniona pod wpływem działania ciepła czy promieni UV. Więc tak wygląda właśnie sprawa retinolu i kwasów w jednym schemacie pielęgnacyjnym. To przechodzimy do Waszych pytań i pytanko pierwsze, czy można stosować naprzemiennie bakuchiol z retinalem dla lepszego efektu? Jak najbardziej można. Z tym, że podawałam Wam w tym ostatnim filmie o retinolu, retinalu i bakuchiolu kosmetyki, po których zdarzyło się złuszczanie, tam gdzie był obecny bakuchiol. W związku z tym wybierajcie kosmetyki z bakuchiolem, gdzie to stężenie nie jest takie bardzo wysokie, bo może być tak, że jeżeli zastosujecie bakuchiol w dużym stężeniu, w dużym, czyli na przykład będziemy miały powyżej 1,5%, to wtedy to złuszczanie mogłoby się ewentualnie pojawić. Ale jak najbardziej, tego rodzaju rozwiązanie jest niezłe, czyli można zastosować jednego dnia preparat z retinolem czy z retinalem, następnego dnia z bakuchiolem, ale mimo wszystko, ja tu mówię, żeby nie wybierać powyżej 1,5%, wybrałabym na sam początek takie stężenie 0,5% i myślę, że to by było najlepsze. Na dobrą sprawę powiem Wam uczciwie, ja stosuję od pewnego czasu, w zasadzie od zeszłego roku, kosmetyki z bakuchiolem, ale dla wyjaśnienia, to jest jeszcze mały czas trwania stosowania takich kosmetyków, nie tylko oczywiście w moim przypadku, ale też w ogóle obserwacji bakuchiolu właśnie, jeżeli chodzi o jego działanie. To są jeszcze dosyć krótkie badania. To jest tak niedawno odkryty preparat, znaczy substancja aktywna. W związku z tym retinol czy retinal są bardzo przebadane. Tu mamy to potwierdzone w wieloletnich, kilkudziesięcioletnich badaniach naukowych. W przypadku bakuchiolu jest tak, że do końca jeszcze nie wiemy, jak on się zachowuje. Więc z ostrożnością można zrobić coś takiego, ale mówię, zaczynamy od tych malutkich stężeń. Mam pytanie dotyczące
Przejścia w obecnym czasie w marcu z retinolu 0,3% na retinal. Mam wrażenie, że moja skóra przestała dobrze reagować na retinol i chciałabym coś delikatniejszego, ale działającego. Jakie stężenie retinalu wybrać na wiosnę przy takiej zmianie? Cera mieszana naczyniowa. Tutaj odnoszę się też do mojego schematu pielęgnacyjnego numer 4, gdzie podałam Wam właśnie preparaty z retinalem i z bakuchiolem. Tam znajdziecie kilka różnorakich propozycji, choć pierwsze co mi się tutaj nasuwa, to jednak sięgnęłabym po takie niskie stężenia, czyli 0,07, 0,75 czy 0,08. Zdecydowanie w przypadku cery naczyniowej to będzie bardziej korzystne. I dalej lecimy. Czy stosujecie retinol na okolice oczu? Zaczęłam przygodę z retinolem na początku grudnia od emulsyjnego serum z Basic Lab. Moja skóra dobrze na niego reaguje, jednak stan skóry pod oczami się pogorszył. Zmarszczki stały się wyraźniejsze, ogólnie jest gorzej niż było przed zastosowaniem. Sądzę, że przez wysuszenie skóry zmarszczki się wyeksponowały. Więc zaprzestałam stosować retinol na okolice oczu. Czy to jest przejściowe? I już wyjaśniam. Świetne pytanie, bardzo za to pytanie dziękuję. To jest zupełnie normalne. Początkowo rzeczywiście skóra, a szczególnie skóra pod oczami, może wyraźnie pogorszyć swoją kondycję. To jest naturalne ze względu na to, że tak jak tłumaczyłam Wam już w pierwszym filmie o retinolu, czyli już jakiś czas temu, rzeczywiście retinol przede wszystkim silnie reguluje pracę gruczołów łojowych. Działa złuszczająco na warstwę rogową na skórkę. Zanim przystąpimy do takich działań, że dojdzie do takiej biochemicznej reakcji w skórze, że będzie silna stymulacja włókien kolagenu, elastyny, silna stymulacja kwasu hialuronowego, a co za tym idzie, zwiększenie nawilżenia, to musimy poczekać przynajmniej tak 2, a nawet 3 miesiące, żeby zauważyć taką poprawę. I rzeczywiście w przypadku skóry pod oczami taka reakcja może zajść szybciej, ze względu na to, że ta skóra jest delikatniejsza, bardziej skłonna do przesuszeń. Tutaj mamy szybsze przenikanie takiej substancji. Szkoda by było zaprzestawać stosowanie retinolu, więc co proponuję? Tak jak mówiłam, to też i w tym filmie o retinolu, bakuchiolu i też w poprzednim filmie Wam tłumaczyłam. Warto położyć po prostu na okolice oka krem pod oczy i dopiero później minimalną taką dawkę tego serum z retinolem i powinno być znacznie, znacznie lepiej. W tym momencie wtedy ta skóra nie będzie taka przesuszona, będzie nieco działanie retinolu mniejsze, ale będzie cały czas ta kontynuacja. Kolejne bardzo ciekawe pytanie. Pojawiają mi się stany zapalne tylko na prawym policzku. Ta linia pod kością policzkową. Jedno się goi, za jakiś czas pojawia się kolejny stan zapalny. Potem zostają mi czerwone ślady pozapalne. Reszta skóry na twarzy jest ok. Czy może Pani podpowiedzieć, co mogłabym z tym zrobić? To jest częsty przypadek i już tłumaczę, co jest tego przyczyną. Jeżeli przez jakiś czas w danym miejscu pojawiał się stan zapalny, to niestety dochodzi do rozszerzenia lejka łojowego, gruczołu łojowego, który znajduje się w skórze oraz ujścia mieszka włosowego. Czyli mamy jakby taki rozepchany po prostu taki cały lejek. W rezultacie jest dużo większa sposobność do tworzenia się właśnie, do gromadzenia się łoju znowu w tym miejscu. I teraz, można dwojako to przepracować. Jedna kwestia to jest domowa, druga typowo zabiegowa, profesjonalna. Można spróbować stosować regularnie, ale zaznaczam, tylko miejscowo na takie stany zapalne, żeby Wam dziewczyny do głowy nie przyszło, że zaczynacie stosować to na całą skórę twarzy. Najpierw stosujemy sobie, możemy patyczkiem do uszu nałożyć, peeling kwasowy i zostawiamy bez zmywania. I następnie nakładamy retinol, który stosujemy. Regularnie stosujemy tego rodzaju zabieg, nawet powiedziałabym tak co trzeci, czwarty dzień, czyli dwa razy w tygodniu, tak w zasadzie jak występuje retinol. Należy liczyć się z tym, że w tym miejscu będzie się regularnie pojawiało złuszczanie. Warto następnego dnia miejscowo stosować sobie dodatkowo jeszcze tutaj coś bardziej takiego nawilżająco odżywczego, to też zależy mi na tym, żeby to nie był preparat, który będzie Wam obciążał gruczoły łojowe, no bo jeżeli w tym miejscu zaczniemy stosować na przykład jakąś maść, no to jest bez sensu. Możemy wtedy nałożyć na przykład olej konopny, dosłownie miejscowo, taką kropeleczkę, bo on też będzie regulował pracę gruczołów łojowych, będzie działał przeciwzapalnie. Więc to jest jakieś rozwiązanie sytuacji. To jest A. Jeżeli taki sposób postępowania nie będzie pomocny, bo powinnyście już wyraźną różnicę zauważyć po miesiącu, no to wtedy czas na coś bardziej intensywnego. I tutaj
Z moich doświadczeń też wynika, że bardzo dobrze działają mikronakucia, czyli mezoterapia mikroigłowa. Od razu powiem, oczywiście nie wykonuje się takich mikronakuć tylko i wyłącznie miejscowo. No też jeżeli dysponujecie dermarollerem lub takim domowym dermapenem, możecie też sobie wykonywać regularnie mikronakucia, tylko od razu zaznaczam. W tym miejscu nie częściej niż raz na 2 tygodnie, żeby Wam nie przyszło do głowy, żeby regularnie teraz stosować połączenie mikronakłuć, kwasu i retinolu. No nie, za dużo tego dobrego. 2 razy w miesiącu w takim miejscu wtedy stosujemy sobie. Natomiast tak jak mówię, tutaj jeżeli chodzi o działania takie profesjonalne, ja na przykład stosuję rozwiązanie i tego nie będziecie w stanie doświadczyć w domu, bo zwyczajnie takie preparaty nie są dostępne i całe szczęście. Stosuję rozwiązanie połączenie kwasu trójchloroodtowego nawet z 4% retinolem i wtedy jest bajka. Jeżeli to by jeszcze nie pomogło, to świetnym rozwiązaniem jest laseroterapia. W moim przypadku miałam taką jedną bardzo rzeczywiście dużą zmianę i nie pomagały mi nawet tutaj moje rozwiązania, właśnie takie, o których Wam teraz opowiedziałam, i zadziałał laser Alma Harmony. Przepięknie, rzeczywiście momentalnie tutaj przepracował mi gruczołobojowe. No i najintensywniejszym rozwiązaniem jest laser CO2, czyli laser z dwutlenkiem węgla. On rzeczywiście działa w punkcie. Możemy sobie jakby, w cudzysłowie można tak powiedzieć, wypalić to miejsce i rzeczywiście już za tydzień powinno być po sprawie. Więc to kilka takich rozwiązań z mojej strony. Jaki kosmetyk byłby godny polecenia jako serum, a jaki produkt kwasowy złuszczający? W internecie najczęściej pojawia się 40% apis. Mówimy tutaj o kwasie ferulowym, to pragnę nadmienić, ale może są ciekawsze i w różnym towarzystwie. Jak go włączyć w schemat pielęgnacyjny? Cera dojrzała, sucha, wrażliwa, naczynkowa. I od razu już tłumaczę. Jeżeli chodzi o serum z kwasem ferulowym, gorąco polecam, to jest jeden z moich absolutnych ulubieńców, w żyworóżowym opakowaniu serum z kwasem ferulowym i z witaminą C marki Basic Lab, napięcie i wzmocnienie. Tam mamy, o ile dobrze pamiętam, 10% witaminę C. Przepraszam, nie pamiętam, ile jest kwasu ferulowego, ale pamiętam, że pH roztworu jest 3,4. Początkowo potrafi mrowić, więc używamy przez pierwsze 2 tygodnie, nawet co drugim albo i trzeci dzień, ale później naprawdę to działanie rozjaśniające jest przepiękne. W przypadku tutaj, jeżeli chodzi o 40% apis, to tutaj mogłabym zaproponować zdecydowanie to, co już nieraz Wam proponowałam, właśnie z kwasem ferulowym, i to są dwa doskonałe produkty. W ogóle, jeżeli chodzi o takie detaliczne produkty do pielęgnacji domowej z kwasem ferulowym, to jest tego jeszcze stosunkowo niewiele. Więc na razie tutaj Wam wymieniam te dwa, i jeżeli coś oczywiście znajdę godnego uwagi, to na pewno się z tym z Wami podzielę. I tu, kochane moje. W tym filmiku zwraca Pani uwagę na fakt, że łączenie witaminy C i wąkrotki azjatyckiej nie jest dobrym pomysłem. To jest podpis pod filmem Rumień i cera naczyniowa. A w filmiku wrzuconym rok temu na temat trądziku różowatego proponuje Pani kosmetyk z oboma tymi składnikami w jednej porannej pielęgnacji. Na przykład toner, a potem serum z wysokim stężeniem witaminy C. To w końcu można, czy nie można łączyć? Próbuję ułożyć sobie odpowiednią pielęgnację i już tłumaczę. W momencie, gdy tworzyłam tamten film o cerze naczyniowej, o trądziku różowatym, rzeczywiście stosowałam tego rodzaju duet. I teraz, uwaga, jeżeli chcecie zastosować tonik z wąkrotą azjatycką, a później witaminę C, ok, to będzie w porządku połączenie. Natomiast odkryłam, i to na drodze właśnie moich doświadczeń, totalnie na mojej skórze, zaczął mi się pojawiać rumień, gdy stosowałam, co ciekawe, witaminę C, a później na to jeszcze nakładałam preparat z kwasem azelainowym i azeloglicyną, dokładnie był to żel nawilżający Azelak marki Sesderma. I pojawiało mi się uczucie ciepła. Długo dochodziłam do tego, co to może być, i właśnie okazało się, że połączenie już nawet witaminy C w stężeniu 10% plus preparat z kwasem azelainowym prowadzi do takiego właśnie uczucia gorąca, które potrafi być mocno nieprzyjemne. Dlatego obecnie już, będąc świadoma, tak Wam to rozdzieliłam w tej pielęgnacji, żeby tej skóry nie uwrażliwiać. I wtedy korzystniej jest stosowanie preparatu z kwasem azelainowym bądź azeloglicyną wieczorem, a rano
stosowanie witaminy C. Tu też jest pytanie właśnie o tę wąkrotę azjatycką, bo tutaj rzeczywiście też dochodziłam przez chwilę do takich wniosków, czy przypadkiem wąkrota azjatycka w połączeniu z witaminą C nie może, może powodować powstawanie takiego rumienia. Przepróbowałam kilka rodzajów preparatów i też niejednokrotnie zdarzyło mi się coś takiego, że na przykład miałam preparat z witaminą C, ale nie po toniku, to jest bardzo ważne. Mamy serum z witaminą C, po toniku z wąkrotą azjatycką nic mi się nie działo. Natomiast jeżeli miałam preparat na przykład z witaminą C i na to nałożyłam krem z wąkrotą azjatycką, to czasami pojawiało mi się takie mrowienie. Więc zwróćcie uwagę u siebie indywidualnie, jak to u Was się odbywa, czy coś takiego przypadkiem się nie pojawia. Tak jak mówię, każda skóra będzie reagowała inaczej. Wąkrota potrafi troszeczkę podbić to krążenie w skórze i wtedy rzeczywiście takie delikatne podrażnienie może wystąpić. Zwróćcie też uwagę na schemat pielęgnacyjny, zarówno i ten, który Wam podałam tu w filmie, i schemat numer 4, który jest przeznaczony do cery naczyniowej. Tam już dokładnie mocno jest to wszystko przemyślane. Czy serum z witaminą C już na trzecim miejscu, czy w serum z witaminą C z nowej serii AlgoPro nie będzie, czy serum z witaminą C z nowej serii AlgoPro nie będzie zapychał nam skóry, ponieważ w składzie już na trzecim miejscu jest gliceryna, która podobno jest zapychająca. Właśnie szukam dobrego serum z witaminą C do cery suchej z problemem naczynkowym. Wiem, że boicie się tej gliceryny jak ognia. Ja nie wiem, cały czas krąży takie twierdzenie, że gliceryna jest komedogenna. Po pierwsze, taka większa skłonność może być w glicerynie takiej syntetycznej, w glicerynie roślinnej, zdecydowanie ona jest troszeczkę, taka bym powiedziała, nawet bardziej płynna. Nie dostrzegłam tego rodzaju skłonności. A poza tym gliceryna cudownie trzyma wodę w naskórku. Jeżeli chodzi o serum AlgoPro C, to pokochałam go od pierwszego użycia i uczciwie mówię, moja skóra może nie tyle, że jest skłonna do zapychania, ale ona cierpi na aknegenność, czyli nie komedogenność, że mi się pojawiają zaskórniki, bo to co Wam mówiłam, u mnie praktycznie zaskórniki nie występują, naprawdę nawet na nosie nie mam ani jednego zaskórnika, natomiast pojawiają się od razu krostki. To serum fantastycznie wycisza mi skórę, przepięknie ją rozświetla i nawilża. I to uczucie nawilżenia jest wyraźnie odczuwalne, więc przy takim typie skóry naprawdę gorąco polecam. Nie sądzę, żeby tutaj cokolwiek się działo i tak jak mówię, no nie bójcie się dziewczyny gliceryny. To jest też ważna sprawa z komedogennością. To jest bardzo, bardzo indywidualne, bo najbardziej komedogenne jest nasze serum. Czyli jeżeli praca gruczołów ojowych jest nadaktywna, to wtedy rzeczywiście zaczynają się pojawiać zaskórniki. Ale po to Wam układam tak kompletne schematy pielęgnacyjne, żeby trzymać ten balans, że mamy tutaj złuszczanie, tutaj mamy nawilżanie, odżywianie i trzymanie w ryzach bariery ochronnej skóry. I lecimy dalej. Miałam robiony zabieg, biorę pil w połączeniu z mezoterapią mikroigłową, aby zniwelować ślady pozapalne. Pani kosmetolog powiedziała, że mogę to wykonywać co 4 tygodnie, aby skóra zdążyła się zregenerować. W internecie czytam, że taki zabieg z mikronakuwaniem można powtarzać nawet co 2 tygodnie. Czy powtarzanie go co 4 tygodnie nie spowoduje, że efekty będą słabsze? Od razu tłumaczę i powtarzam już po raz wtóry i dlatego wzięłam to pytanie znowu na tapetę. Kochane moje, 4 tygodnie, około 4 tygodni, to jest takie umowne, bo od 21 do 28 dni trwa przemiana komórkowa skóry w zależności od wieku, w zależności od tego, w jakiej jest kondycji, a nawet w wieku dojrzałym przesuwa się do 50 kilku, jeżeli nic nie robiłyśmy ze skórą po drodze. I teraz. Bardzo ważna jest kwestia regeneracji komórkowej. Nic Wam nie da, żadnych lepszych efektów, mezoterapia mikroigłowa wykonywana co 2 tygodnie, bo możecie wprowadzić regularny stan zapalny w skórze. Jeszcze raz tłumaczę. Mikronakucia powodują kontrolowany stan zapalny w skórze. Wtedy, jeżeli dajemy takiego kopniaka, skóra silnie do głosu dochodzą komórki naprawcze, komórki tłuczne. Ich zadaniem jest niwelowanie stanu zapalnego, ale w rezultacie pobudzanie całego mechanizmu skórnego właśnie do silnej odnowy. To jest tak, jakbyśmy się zraniły i żeby zasklepić tę rankę, to te komórki naprawcze, one tam bardzo intensywnie sobie będą działały. Jeżeli zaczniemy wywoływać tego rodzaju stan zapalny
co 2 tygodnie, to w efekcie możemy doprowadzić nawet do powstania utrwalonego rumienia, nadaktywności gruczołów łojowych, nadaktywności naczyń, w rezultacie nawet do trądziku różowatego albo atopowego zapalenia skóry. Myślę, że nie warto. Także tutaj nie będzie lepszych efektów. Kolagen i tak musi sam tutaj popracować i ten cały proces piękny, który zachodzi później przez 4 tygodnie, naprawdę będzie zdecydowanie lepszy, jeżeli będzie to porozciągane w czasie tak, jak powinno być. Czy mogę po retinolu znakomi 0,5% serum z Basic, czy mogę stosować po retinolu znakomi 0,5% serum z Basic Lab z trehalozą i peptydami, a na to krem z niacynamidem i peptydami? No to już tłumaczę. Jeżeli chodzi o łączenie tego rodzaju substancji, jak najbardziej tak. Od razu pewnie niektórzy będą mnie chcieli zbanować, no jak to peptydy i retinol, a Jezu, a to nie działa. Nie wiem skąd krąży taka informacja. Próbowałam się dokopać nawet i do badań naukowych. Rozmawiałam z panią, która jest chemikiem, jednym z głównych chemików w jednej z firm kosmetycznych. Nawet jeżeli retinol czy kwasy delikatnie obniżają pH skóry, to nie ma możliwości, że zdegradują działanie peptydów. Więc jak najbardziej tak, to jest świetne połączenie. Tutaj nakładanie serum z Basic Lab z trehalozą i peptydami jest doskonałym rozwiązaniem, bo to serum przepięknie nawilża skórę. Można zrobić jak najbardziej i później mam jeszcze krem z niacynamidem i peptydami. Nie wiem jaki to krem, więc tylko pragnę nadmienić, żeby tam nie było większego stężenia niacynamidu niż 3%. Bo w takim stężeniu niacynamid on będzie ładnie nawilżał, ale gdybyśmy już miały niacynamid w stężeniu 5%, a nie daj Boże 10%, to w połączeniu z retinolem będzie takie silne uaktywnienie. Niacynamid podbija działanie retinolu. I to fajnie. Dobrze mogą działać ze sobą w duecie, ale w rezultacie możemy doprowadzić do uwrażliwienia skóry. Więc w takim malutkim stężeniu 3% on będzie działał przeciwzapalnie, nawilżająco, rozjaśniająco. Ale już 5% normalnie jak na co dzień mogłybyśmy stosować, tak tu w połączeniu zaraz po retinolu może się okazać to zbyt intensywne, bo oczywiście jeszcze wszystko zależy od tego, jaką mamy wrażliwość skóry. Więc nie mam nic przeciwko, jeżeli chodzi właśnie o to serum z trehalozą i peptydami, petardowe połączenie, ale proszę zwrócić uwagę na stężenie niacynamidu i niacynamidu w tym kremie, który chciałaby Pani nakładać później. Na początku nie miałam, kolejne pytanie, na początku nie miałam żadnych podrażnień na skórze. Czy to normalne, że po retinolu takie podrażnianie się pojawia i to jest właśnie po ostatnim filmie, przepraszam, to jest po filmie o retinolu, jeszcze tym poprzednim. To jest zupełny klasyk, to proponuję obejrzeć jeszcze poprzedni mój odcinek, retinol, który ukazał się, ojej, mamy teraz 2023, chyba w 2021 pod koniec, tak mi się coś wydaje, musiałabym dokładnie zobaczyć. W każdym razie, to jest klasyk sytuacji, czyli początkowo jak najbardziej tak, retinol, wszystko ładnie, nałożymy jeden, drugi raz, nie widzimy jakby w ogóle efektów, a to sobie dołożę kolejny. I dlatego Wam mówię tyle o budowaniu tolerancji. Retinol jest bardzo przebiegłą substancją. Zanim zbudujemy tę tolerancję, to naprawdę jest dobry miesiąc. Dlatego też nie warto dokładać jest kolejnych chociażby kwasów, substancji innych, aktywnych, które będą też jeszcze podnosiły działanie retinolu. I tutaj w przypadku właśnie takiej reakcji skóry to jest zupełnie normalne, dlatego że początkowo działamy na barierę rogową, przepraszam, na warstwę rogową naskórka. Czyli zanim tutaj przejdą te przemiany biochemiczne w skórze, te całe reakcje biochemiczne, zanim podniesie się nawilżenie, gęstość, zmniejszy się widoczność porów, spłucą się zmarszczki, to niestety często dochodzi do wysuszonych skórek, do silnego napięcia, zaczerwienienia i podrażnienia. Jeżeli tutaj stosuje się Pani do takiej częstotliwości retinolu, o jakiej wspominałam w filmie, super. Jeżeli takie podrażnienie się pojawiło, to wtedy rozciągamy troszeczkę w czasie, budujemy tę tolerancję no troszeczkę dłużej, ale warto, bo to będzie po prostu długofalowe. Czyli jeżeli normalnie po 2 tygodniach dokładamy kolejną dawkę retinolu i zaczyna skóra się podrażniać, wracamy do punktu wyjścia. Albo troszeczkę rozciągamy w czasie. Czyli nie stosujemy 2 razy w tygodniu, ale na przykład co 5 dni. Też można tak spróbować. Bardzo ważne jest, co też wspominałam w filmie o retinolu, retinalu i bakuchiolu,
że jeżeli coś takiego się dzieje, dokładamy więcej masek w płachcie, masek nocnych. Można też dołożyć olej, jakikolwiek to może być olej konopny, olej arganowy, olej żożoba, 3-4 krople dokładane do kremu nocnego i powinno się znacznie poprawić. Także też zachęcam do obejrzenia tego mojego najnowszego filmu, gdzie dokładnie właśnie takie następstwa tłumaczyłam. I kochane, jeśli kupię retinal, to mogę stosować go co dzień, skoro nie podrażnia skóry. I to jest pod filmem Sensum Mare. No zdecydowanie nie, tu odnoszę się do poprzedniego pytania, właśnie to, co tłumaczyłam. Początkowo może być tak, że jest wszystko cacy, skóra nie reaguje podrażnieniem. Nie ma mowy o stosowaniu retinolu czy retinalu codziennie, absolutnie. Nawet jeżeli mówimy tutaj o retinalu marki Sensum Mare, czyli to Algopro R w stężeniu 0,08 i 0,16. Nie, nawet jeżeli mamy to bardzo delikatne stężenie 0,08, to trzeba i tak budować tolerancję. Poza tym, jeżeli zaczniemy stosować preparat z retinalem codziennie, nie będzie miejsca już na inne rzeczy. Tu jest też ważne odbudowywanie bariery hydrolipidowej. Natomiast prędzej czy później, i tak zakładam, że pewnie prędzej, przy stosowaniu codziennym retinalu może się wydarzyć katastrofa, bo może dojść nawet do poparzenia poretinolowego. Tak to się nazywa, czyli skóra będzie silnie podrażniona, zaczerwieniona, piekąca, wybitnie naruszony płaszcz hydrolipidowy, w rezultacie naruszona bariera hydrolipidowa i wtedy trzeba będzie retinal odstawić, więc absolutnie nie. Tak jak mówiłam tutaj o retinalu, retinolu i bakuchiolu, tutaj odnoszę się do mojego najnowszego filmu. Proszę zobaczyć, jak mówiłam, jak należy budować tolerancję na taką substancję. Jak pozbyć się okropnych włókniaków, które szpecą moją szyję i okolice oczu? Uczciwie powiem, tutaj nie ma lepszego wyjścia z sytuacji jak po prostu laseroterapia, ewentualnie elektrokoagulacja, czyli usuwanie za pomocą prądu. Z moich doświadczeń wynika, że zdecydowanie skuteczniejsze i znacznie długotrwałe jest usuwanie włókniaków za pomocą lasera i nie ma co kombinować w domu. Ja wiem, że niektóre z Was gdzieś tam kombinowały, że z niteczką dziewczyny możemy tylko tę skórę w tym miejscu podrażnić, może pojawić się trwała blizna, więc nie ma co tutaj kombinować. Ewentualnie w moim przypadku, tak jak też u siebie sprawdzałam i też w przypadku moich klientek zresztą zauważyłam, znacznie mniej włókniaków pojawia się przy regularnej mezoterapii mikroigłowej. I zdarza się, że po miesiącu, gdzieś tam jak wykonam celowo najeżdżam sobie na te włókniaczki, wykonam mikronakłucia, to ten włókniaczek zaczyna odpadać. Ale nie w każdym wypadku mi się to sprawdza. Więc jeżeli mamy takie wybitnie duże włókniaki, takie odstające, to zdecydowanie pójść na laseroterapię i naprawdę to jest bardzo trwały efekt. Czy maska LED-owa ze światłem czerwonym pomoże na trądzik różowaty? Czy maskę LED-ową można stosować przy melazmie? Absolutnie nie! Nie, 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 trzy wykrzykniki, dziewczyny! Broń Boże, żeby Wam nie przyszło do głowy, żeby światło czerwone stosować na cerę naczyniową, a już tam, gdzie jest w ogóle trądzik różowaty, nic bardziej mylnego. Światło czerwone przyspiesza regenerację komórkową, pobudza skórę do działania. Tylko zrozummy tę różnicę, bo to, że coś przyspiesza regenerację, to nie znaczy, że przyspieszy leczenie trądzika różowatego. Czerwonym nie działamy na czerwone, w tym wypadku mówimy o świetle, bo różnicą jest, jak działamy czerwonymi antyoksydantami, czyli tymi wszystkimi ekstraktami, które są pozyskiwane z małych czerwonych owoców, ale tu nie o tym mówimy. Mówimy o świetle czerwonym. Ono rozgrzewa tkanki. Ono powoduje, że płynie szybciej krew. Więc jeżeli mamy trądzik różowaty, tudzież melazmę, czyli utrwalony rumień, no to spotęgujemy jeszcze ten efekt. Zdecydowanie tutaj światło niebieskie lub światło czerwone, światło niebieskie lub światło zielone. Broń Boże, światło czerwone, tak? Przedostatnie pytanko na dziś. Czy spotkała się Pani z wyleczeniem trądziku po zrobieniu testów na nietolerancję pokarmową i wyeliminowaniu podejrzanych produktów? Leczę trądzik od wielu lat i to już jedno z nielicznych badań, które zostało mi jeszcze do zrobienia, ale przeczytałam, że testy na nietolerancję IgG zależne nie mają dobrego potwierdzenia w badaniach naukowych. I to bardziej chwyt reklamowy. Jestem ciekawa, czy w codziennej pracy rzeczywiście spotkała Pani takie przypadki. Świetne pytanie. Słuchajcie, też jestem tego doskonałym przypadkiem, zresztą nie tylko ja, ale jeszcze kilka moich klientek. Tak, spotkałam się z takim twierdzeniem. To jest, słuchajcie, 50 na 50, czyli pół na pół dietetyków twierdzi inaczej.
Jedni są absolutnie przeciwni, że to jest w ogóle nic nie warte, że badanie immunoglobuliny IgG nie ma sensu, dlatego że jeżeli spożywamy dane pokarmy, to to jest immunoglobulina, która będzie dawała nam wydźwięk w takim badaniu, że rzeczywiście podnosi się jej poziom i w rezultacie, jeżeli robimy takie badanie, to wyjdzie nam wysoko w takim badaniu. Tak najszybciej Wam to wytłumaczę, bo to jest troszeczkę bardziej zawiły temat. Natomiast część dietetyków poleca tego rodzaju badania. Ja byłam właśnie po tej stronie, gdzie wykonałam najpierw badania, a później usłyszałam negatyw na ten temat i teraz powiem, jak się odbyło to w moim przypadku. Otóż, u mnie wyszła spora nietolerancja, uwaga, na gluten, na wszelkiego rodzaju zboża, mleko, jajka, pomidory i paprykę. Żeby było ciekawie, w tym czasie rzeczywiście spożywałam dużo pomidorów, papryki, i już teraz nie pamiętam, i jajek właśnie. I powiem uczciwie, lubiło mi się odnawiać łojotokowe zapalenie skóry. Po wyeliminowaniu tych pokarmów nareszcie skóra zaczęła się uspokajać. Później po takiej diecie eliminacyjnej, po kilku tygodniach, można wprowadzić bardzo stopniowo ponownie te składniki. Czyli praktycznie patrząc, faktycznie mi to pomogło. Bo miałam już kilka innych składników wyeliminowanych, ale dopiero gdy wyeliminowałam właśnie w dużej mierze spożywane pomidory, paprykę i jajka, ta skóra się totalnie uspokoiła. I teraz wiem, że właśnie to badanie jest bardziej chwytem marketingowym. Tak twierdzą właśnie inni dietetycy. I faktycznie na zdrowy rozum można by pomyśleć tak, aha, skoro czegoś dużo spożywam, no to mi wyjdzie wysokie IgG. I tak mogłabym faktycznie pomyśleć. Natomiast słuchajcie, u mnie wyszła taka kwestia, że mam uczulenie na wszelkiego rodzaju orzechy. To znaczy, że mam podwyższone IgG na orzechy, oprócz włoskich, w zasadzie wszystkie. Brazylijskie, nerkowca, a ja ich nie spożywałam. Więc teraz mogłabym się zastanowić, czy rzeczywiście musiałabym w praktyce zobaczyć, czy gdybym wprowadziła te orzechy, czy zaczęłoby mnie bardziej wysypywać. I to jest dosyć ciekawe. Więc powiem uczciwie, nadal prowadzę takie obserwacje. Jeszcze będę chciała zasięgnąć kolejnej rady kolejnych dietetyków, bo na dobrą sprawę dosłownie mam teraz pół na pół. Czyli tutaj jakby mam dwóch dietetyków za, dwóch dietetyków przeciw, więc muszę jeszcze dalej tego rodzaju obserwacje i badania poprowadzić. W przypadku moich klientek również odstawienie niektórych pokarmów i dieta eliminacyjna, pamiętajmy, na jakiś czas, bo to też jest ważne, żeby nagle nie wyjałowić sobie organizmu, bo te wszystkie składniki zawarte w danych pokarmach są nam potrzebne. Nie można takiej diety przewlekle prowadzić, ale zauważyłyśmy momentalną poprawę, więc coś jest na rzeczy. I ostatnie pytanie na dziś. Co zrobić? Jak sobie doraźnie poradzić, gdy skóra nagle jednego dnia jest zmęczona, widać, że coś jest nie tak, a tu krostka, jakieś przesuszenie, a jako posiadaczka cery tłustej czasem mam wrażenie, że ona jest wyjątkowo pulchna. Chciałabym przyjść do domu i jakoś sobie pomóc. Co zrobić, żeby czego użyć, a może masaż? Świetne pytanie, które celowo zostawiłam na koniec. Też często się z tym borykam. I teraz już Wam tłumaczę, dlaczego tak się dzieje. Rzeczywiście w przypadku cery tłustej może być to bardziej odczuwalne, zauważalne. Tam, gdzie jest większa praca gruczołów łojowych, no to rzeczywiście takie zmęczenie skóry będzie bardziej widoczne. I to możecie też nawet w cyklu dniowym zauważyć. Nie, że tam jednego dnia jest tak, drugiego dnia jest inaczej. Skóra najlepiej będzie wyglądała rano, po nocy, kiedy jest silnie zregenerowana, kiedy nic nie nakładałyśmy na skórę, ona nie musiała się bronić przed czynnikami zewnętrznymi. Tam była dobra kolacja podana wieczorem, napiła się tych składników aktywnych, tak można by to wytłumaczyć obrazowo, i przepracowała sobie to wszystko. W związku z tym jest najbardziej wygładzona, mamy zwężone pory, jest taka uspokojona, świetlista. Owszem, może być troszeczkę bardziej taka przetłuszczona, bo tutaj już gruczoły łojowe z samego poranka już to troszeczkę zaczynają dochodzić do głosu. Warto to też zauważyć, gdy mamy noc nieprzespaną albo byłyśmy na imprezie gdziekolwiek. To zwróćcie uwagę, że ona tak nie będzie wyglądała. Czyli sen jest zdecydowanie najlepszym lekarstwem, najlepszą regeneracją dla skóry. I teraz z biegiem godzin gruczoły łojowe zaczynają pracować intensywniej. Najgorszy moment jest taki między godziną gdzieś około 17 do 20, bo skóra już jest dosyć zmęczona, ona już dosyć mocno popracowała sobie, musiała się chronić przed czynnikami zewnętrznymi. Już gruczoły łojowe zaczęły się nakręcać
I dlatego ona wygląda na taką szarą, ziemistą. I właśnie w przypadku cery tłustej jest to szczególnie znamienne, bo ona wtedy będzie bardziej błyszcząca i faktycznie będzie taka pulchna. Świetne określenie. Dlatego też najlepszym wyjściem z sytuacji jest wtedy po przyjściu do domu zmyć sobie taką buzię, nawet jeżeli to by miała być gdzieś już godzinka koło 18, już wtedy zostawić ją po takim oczywiście oczyszczeniu dokładnym i teraz można sobie zrobić taki mini zabieg, ale żeby było ważne, żebyście nie robiły zbyt często z kolei peelingów kwasowych, no bo to też nie będzie odpowiednie. Wtedy możemy po prostu nałożyć sobie esencję, bądź użyć płatki, to też macie tutaj zastosowane w schematach pielęgnacyjnych, macie plus, minus w każdym schemacie pielęgnacyjnym i właśnie to jest odpowiedni wtedy moment, odpowiedni dzień, żeby coś takiego zrobić, czyli stosujemy sobie, a nawet i jedno i drugie, czyli płatki, później stosujemy esencję, nakładamy odpowiednie serum i na to jeszcze nakładamy maskę w płachcie, bądź możemy przed serum nałożyć maskę w płachcie i dopiero zastosować serum i co jeszcze ciekawe, zastosować maskę nocną. No wtedy jest taki sztos dosłownie dla skóry, taki intensywny zastrzyk i ta skóra następnego dnia wygląda zdecydowanie na bardziej wypoczętą, a w przypadku, jeżeli ta skóra jest taka właśnie obrzęknięta, pulchna, to nawet najlepiej sprawdzi się nieklasyczna taka maska w płachcie, choć ona też w dużej mierze pomoże, i możemy ją włożyć uprzednio do lodówki na kilka, tam do 10, maksymalnie 15 minut, ale możemy użyć maski hydrożelowej, bo właśnie maska hydrożelowa, ona najlepiej trzyma ten chłód, wkładamy ją też na 10-15 minut do lodówki i ona wtedy tak pięknie wchłania wszelkiego rodzaju obrzęki. Można też zrobić masaż albo wałkiem, albo kamieniem gouache, tylko zaznaczam i to też zaznaczałam w filmie Cera Dojrzała, gdzie pokazywałam Wam, jak takie masaże wykonać. Nie robimy tego rodzaju masaży przy cerach problematycznych. Czyli jeżeli cierpisz z powodu jakichkolwiek krostek, grudek, to nie jest to dobry pomysł. W przypadku zaskórników można to wykonać, ale jakiekolwiek innego rodzaju zmiany, no niestety nie, bo sobie je rozprzestrzenimy. Tym pytaniem, kochane, kończę dzisiejsze nasze spotkanie. Jak zawsze proszę o kciuki w górę, o subskrypcję mojego kanału. No i jeżeli, jak zawsze, pojawiły się jakiekolwiek wątpliwości, pytanka, no to zostawcie je w komentarzach. I cóż, pozdrawiam Was gorąco, ślę jak zawsze mnóstwo pozytywnych myśli i do zobaczenia.